Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Dbają o swoje Mirek dochody. Przyszedł z elementarzem, znalazł tak, swój elementarz. Państwa, dokładnie, oczywiście. Jakbyście chcieli zobaczyć, co to jest, to pokażę. A powiem, dlaczego to przyniosłem. Dzisiaj generalnie będziemy mówili o samochodach elektrycznych i związanej z nimi indoktrynacji właśnie. Samochodach, które polecamy i uważamy, że nasi obywatele, Polacy powinni kupować. Jakie kupili w tamtym roku, jakie ilości, ile kosztuje taka naprawa samochodu, czy warto naprawiać, czy lepiej wymienić motor cały, czyli silnik, to już specjalność naszego kolegi. Jako zwolennik samochodów elektrycznych już dosyć dawno występowałem i w międzyczasie niestety nastąpiła podwyżka cen energii elektrycznej i na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że samochody elektryczne są opłacalne, jeżeli ładujecie je w domu. Jest dofinansowanie do ładowarki z Urzędu Marszałkowskiego, z tego co pamiętam. Jest dofinansowanie do auta, odliczenie do auta elektrycznego. Ale to ciężko wszystko osiągnąć. Ludzie powinni o tym wiedzieć, skąd to się wzięło. Te akumulatory się wzięły z Afryki. Tak. Zajechane dzieci, tak. Upodlonni ludzie. Tak. Potem mamy kolejną kwestię. Nie potrafimy posprzątać lasu, nie potrafimy dopilnować, gdzie śmieci wysypujemy. We Wrocławiu ostatnio, wydaje mi się, znowu znaleziono wysypisko, na którym zbiorniki z cieczo się porozszczelniały, w grunt się dostał, straszna rzecz, nawet nie wiadomo, co to jest. Przyjeżdża do ciebie klient, prawda, ma dieselka i na przykład nierówno pracuje, prawda, to co mu doradzisz? Będziesz naprawiał? Na przykład, bo mówisz tak, no to trzeba zrzucić głowicę, zrobić zawory, wymienić wtryskiwacze i powiedz mi, Mirek, ile by to kosztowało? My powinniśmy wyciągnąć wnioski właśnie tych, którym to nie wyszło, a nie brnąć w to, co już nie wyszło. Wyciągamy wnioski, bo nie dopłacamy do samochodów elektrycznych, tak jak Niemcy, bo Niemcy mieli dopłacać, kupowali, ale mówię tylko o samochodach, nie? O temacie samochodów. I mówi, może nie dopłacajmy do tych samochodów elektrycznych. Mnie jedna rzecz zastanawia, że jak my szybko odnajdujemy się w tym momencie, gdzie trzech nie trzeba dopłacać.